Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić bluzę w Roblox. Także zaczynamy. Żeby zrobić bluzę w Roblox, musimy mieć template. Czyli musimy wpisać Roblox Sheet Template, grafika i takie coś. Zapisz grafikę jako i to pobieramy. Tutaj ja już to pobrałem i nazwałem tak jak chcę, bo nagrywam to drugi raz. I jak mamy to pobrane, to wchodzimy w taki program z Paint.net. Jak mamy ten program o nazwie Paint.net, to teraz dajemy plik otwórz i dajemy to. I uwaga, żeby zrobić bluzę, trzeba na przykład teksturę dać w te puste pola. Ponieważ jak dacie to na przykład tutaj, gdzie są te ludki, to po prostu wam to nie zadziała. Także teraz robimy przykładową bluzę. Czyli tutaj teraz na przykład wpisujemy... Ja muszę teksturę znaleźć. Blue texture. Widzicie, tutaj macie takie teksturki. I na przykład takie coś, i na przykład możemy wziąć takie coś. Jak już to mamy, zapisz grafikę, właśnie. Ja biorę na przykład tą teksturkę, zapisz, dajemy Paint.net, klikamy otwórz i bierzemy to coś. Potem Ctrl C, na klawiaturze klikamy Ctrl i C. Tu dajemy Ctrl V, zachowaj rozmiar obszaru roboczego. I potem to zmniejszamy. Ok, teraz zmniejszamy tą teksturę, żeby była odpowiednich rozmiarów. I robimy, ja robię na przykład tak, tak, albo nie, jeszcze żeby to lepiej wyglądało, robimy tak, tak, tak. I jak mamy już to zrobić, jak mamy zrobione środkową, jak mamy już to zrobione, to teraz robimy to w każdych innych stronach, także ja to zrobię i widzimy się za chwilę. Tak by the way, żeby skopiować tą teksturę, klikam na klawiaturze Ctrl C, Ctrl V i... przepraszam, coś źle zrobiłem. Klikamy Ctrl C, Ctrl V i mamy tą samą teksturę. Ok, jak mamy już tą bluzę zrobioną, to jak chcemy ją zrobić z napisem, to musimy wejść na pewną stronkę. Także wchodzimy w Google'a. Wchodzimy na pewną stronę. No i tutaj będziemy mieć taki generator fajnych rzeczy. Uwaga, to się nie animuje tak wy... To się nie animuje, ale będzie... To się nie animuje w tym... Wchodzimy tutaj, ja daję na przykład ten napis, tu wpisujemy jaki napis i ja to wpiszę. Na przykład niech taki będzie. To wtedy, tu mam rozmiar, ale to w tamtym programie można spokojnie pomniejszyć w każdej chwili. Ok, także klikamy create, stwórz logo. Pobierz. I mamy tutaj takie pliki. Jak już mamy to pobrane, wchodzimy w ten program i dajemy otwórz i to. Jak mamy już ten napis zrobiony, to teraz robimy Ctrl C i Ctrl V. Zachowaj rozmiar, czyli mamy teraz, żeby był taki rozmiar. I tutaj to zmniejszamy do takich proporcji, jakich chcemy. Czyli ja na przykład daję tutaj, tutaj, tutaj,
Masz takie co? Będzie idealny rozmiar, ale się teraz nasuwa kolejne pytanie. Tutaj są takie dziwne tekstury, takie ten. No i trzeba to zrobić tak. No i trzeba to wypełnić kolorem. I tutaj dajemy tutaj na czarny, na niebieski, żeby to się tak ładnie komponowało. Jak mamy to zrobione, to niestety mogą się tutaj takie ryski pojawić. Niestety nie wiem, jak to zrobić, ale kiedyś się dowiem. Ok, jak mamy już całą bluzę zrobioną, z napisami i tak dalej, oczywiście napisy to już, czy nie, to dajemy zapisz jako bluza i dajemy zapisz. I tu dajemy ok. Potem wchodzimy na stronę Robloxa. Dobrze, jak jesteśmy na stronie Robloxa, wciskamy przycisk Create. Potem tutaj klikamy Shirt. I tutaj wybierz plik. I dajemy ten plik. Tutaj dajemy nazwę, jaką chcemy. Na przykład taką nazwę. No i właśnie, jak nie macie konta 13, to może się takie coś wyświetlić. To po prostu nazwiemy to bluza, daje... Właśnie musimy wybrać plik. I mamy teraz tą bluzę zrobioną. Musimy teraz poczekać, aż ona się załaduje. No i właśnie ona by tak wyglądała w Robloxie. Możemy zobaczyć, jak ona wygląda. Tylko że uwaga, żeby te bluzy się załadowały, to tam kilka minut musi minąć. No właśnie. Czyli jak ta bluza się załaduje, wszystko już będzie ok i będziecie mogli ją nosić. Także pa, pa, cześć.